Witam wszystkich gorąco, cześć. Co tutaj mamy za scenografię? Co tutaj wymyślił Tadek? Mamy dosyć mocny akumulator AGM. Mamy cęgi prądowe. Niby takie same, ale po lewej jest firmy Habotest HT208D. Model cęgów, po prawej Kajuic HT208D, po prawej mam 3 miesiące, a po lewej cęgi dzisiaj rozpakowałem. Habotest. I z grubej rury zrobimy porównanie. Tutaj już nie ma wstawionego bocznika. Bocznik jeździ w samochodzie, czyli będzie tylko pobierany. Te obciążenie będzie obciążało stos węglowy tej opornicy przerobionej. I zobaczymy, jak to będzie szło. Równiutko będzie mierzył ten prąd. No, chcę dojść do 1000 amperów. Są to fizyczne ampery, bo niektóre te opornice obciążeniowe to niby tam 800 amperów, 600, ale wychodzi na to, że one po prostu szacują z prądu, moim zdaniem szacują z prądu tam 200, 200, 300 amperowego. I tam obliczają, jakby było, moim zdaniem, bo tam nie schodzi napięcie z tego, co obserwowałem, jak tam koledzy niektórzy, którzy posiadają ten park maszynowy do tych akumulatorów, tam niby obciążony 800 amperów czy tam 600 amperów, jeżeli to szacuje jakiś tam prąd, nie mówię o tych takich sztywnych Excite czy Levanda, te opornice, które mają 600 amperów, ale takie, co tam coś mierzą, wyrzucają jakiś wynik, nie? Nie mówię też o tych testerach takich typowo elektronicznych dla ubogich, nie? Nie, to nie o to chodzi. Tutaj jest fizyczny prąd 1000 amperów, na przykład jeżeli dojdę, tu zabezpieczyłem, nałożę kask, nałożę okulary ochronne. Bo u mnie zawsze spada ten prąd, te napięcie na akumulatorze, jak obciążę takim dużym prądem, to naprawdę to spada, chociaż tutaj jest akumulator 92 amperogodzinny, taka jego pojemność, 850 prądu według rozruchowego, według normy EN. Akumulator nie stary. Naładowany jest i zobaczymy, tutaj będzie kamerka nagrywała w zwolnionym tempie 4 razy, także jak się nie uda, to będę kręcił, aż się uda, nie? Dobrze, to ja przyszykuję te cęgi i będziemy wkraczać do akcji. Także mamy ustawioną kamerkę. Tu mamy tak, tu mamy tak. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. I tu ogarnę to. Ogarnę tu na amperomierz, nie patrzcie, bo tu jest, kto zna moje filmiki, to wie, że do tego potrzebny jest bocznik, nie? Tu jest bez bocznika, czyli jak to mówią, do biegu, gotowi, start. Oj.
Także tak to leciało. Ktoś może będzie niedowierzał, nie? Że tu pisze 500 amperów, a ja daję 1000. No tak to jest, że ten stos węglowy wytrzymuje 1000 amperów. Cęgi nie kłamią. Dobrze, to troszeczkę damy mniej i sprawdzimy, jak tu chodzi. Jak zsynchronizowane są te dwa amperomierze, nie? Zobaczcie, równo idą do setki, zobaczymy. No. Także damy 500, jak to mówią, 500. 500 amperów. Myślę, że cęgi równo chodzą, powiem tak. Chociaż tutaj temperatura jest 21 stopni, tutaj 19, tutaj 18. Dobrze, to tak chciałem sprawdzić, czy dobrze działają cęgi, nie? Na prądzie stałym. Dobra, dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Cześć.